Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się ukończyć próbę. O cholera, bosik. Ze wsparciem. Jednego tak sobie załatwimy. Ale nas dorwał. Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind. I teraz oni wyszli z tej wieży. Kurde, a ja się zastanawiałem, co z tą wieżą. Best head inside. Looks like we found the entrance. Znaleźliśmy wejście. No spoko, Sherlocku. Ha. Dobra, czyli nie można wszystkiemu wierzyć, co się widzi, że nie da się wejść. Wszystko spoko, skoro to wieża, to z pewnością musimy udać się na górę, no nie ma innego wyjścia. Gniazda wyposażenia są pełne, jak mnie to... Drażni, drodzy państwo, spróbujemy sobie wywalić coś, a przy okazji zobaczymy, czy coś da nam większą siłę. Na to musimy mieć 16 poziom, tak? Dlatego jest zablokowane. Dobra, czy tu jeszcze jakieś okulary lepsze? Zdecydowanie. Te zielone. Ja wiem, że to wszystko szkoda tu tak wyrzucać. No ale co zrobisz? To chyba była okulisty jakaś wieża. Nie ma nic. Tam jeszcze na górze worki. Welcome to San Bacar's Tower. Kto to do mnie mówi? Hello, Professor. Did you say San Bacar's Tower? I did. Professor Bacar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Kurczę, wszystko pamiętać. We don't need to understand how Ranrok's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Będziemy musieli tu wrócić. The reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Mm-hmm. Rebellion. Tak się rozglądam jeszcze, bo pominęliśmy, jak widać. Herbatka u tatka, standardzik taki. Tu wszystko. Lumos.
Revelio. Czekajcie, tu coś było. Ekstra. Iluzoryczne drzwi. Zobaczymy, cóż to by będzie za próba. Zdecydowanie coś fajnego tu może nas spotkać. Ja jeszcze sobie podmienię w razie jakichś przeciwników na ten mocniejszy atak. Zdecydowanie tak. Pierwsza próba. Brzmi niesamowicie, czyż nie? Jeżeli dotrwaliście do tego momentu ze mną i z moim biadoleniem, koniecznie zostawcie w komentarzu próba. Revelio. Dobra, tu raczej nic nie powinno być, nie? Zdecydowanie nie. Czy tu byśmy zbudowali most? Chyba tak, drodzy państwo. To jest nasza próba z Maxi, z magii. Repairer. Nie. A może zbudować most generalnie? Ja teraz nie pamiętam, czy przed tym Lumos mieliśmy taką opcję. Akio. A kurde, zobaczcie, to było prostsze niż mi się wydaje. Tu dołem można zejść. A ja kombinuję jak koń pod górę tutaj. Bardzo źle. No i teraz most powstał. Best have a look around. Jest skrzynka. Ajajaj, to jest najgorzej w tym momencie, kurde, znowu musimy opróżnić coś z naszego wyposażenia, ja powinienem chyba się lepiej przygotowywać do tych zadań. Wcześniej wyglądaliśmy jak Matrix. Szkoda mi tego. No ale czego się nie robi dla nowych znalezisk, one mogą być mocniejsze. Szkolna peleryna, nawet wytworna. Kapelusz czarodzieja z koronką. Taki niemęski trochę. Revelio. Lumos. Revelio. More traces of ancient magic. Something must be different. Dobra, mam przejście. Jedyne, co mnie tutaj tak bardzo ciekawi, nawet nie jedyne, czy tutaj czeka nas też jakaś walka? Czy tylko tak eksplorować będziemy? Te jaja są dziwne. These are never a welcome sight. Uhuhu, cześć kolego. Co tam słychać? Confringo. Levioso. Akio.
Padasz. Dzięki. Ej, po zawodach. Zobaczcie, a jakbym przed chwilą mówiłem o tym, nie? Ciekawe, czy ktoś nas tu zaatakuje. Rebellion. Tak też się stało. Teraz już nie dam się zwieść tutaj zagadce, na dół zejdziemy od razu. Trzeba było generalnie zacząć od tego od góry tam. Ale rozejrzyjmy się jeszcze, czy tu coś ciekawego by nie było dla nas. Wydaje się, że nie. Lecimy na górę z powrotem sobie. Ogarniemy ten lewitujący. Akie! Revelio. Was it Akio I used before? Akio. Się zastanawiam, czy tu byśmy coś zdobyli. Na pewno jest przejście. Ale pytanie, czy to tylko to nas czeka tu? No spróbujmy. Może się okazać, że to jest taka zagadka labirynt, nie? Że będziemy krążyć w koło generalnie. To by było coś fajnego. Gniazda wyposażenia są pełne. To już jest w ogóle przeginka. Dobra, co ty dostałeś za kapeliusik? Elegancki. Tego sobie zlikwidujemy. Szaliczków powinniśmy mieć też sporo. Ten jest nawet lepszy. Tego zlikwidujmy. I teraz możemy otworzyć skrzynię. Ale czy nas przybliżyło to w jakiś sposób do rozwiązania niezidentyfikowany przedmiot? My mieliśmy do jakiejś profesor się udać po takie przedmioty generalnie. Akiem! Jak już eksplorujemy, to eksplorujmy na maksa, prawda? What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Kurde, takie proste to było. Serio, gro? Dobra, już widzimy cię. Ale nam przyfandzolił. Pięknie, po nich. Not making this easy on me. Okay, okidoki.
Pierw się rozejrzyjmy tutaj. Revelio. Confringo. Wolę takich siedzących też rozwalić. Nie wiadomo, kiedy oni wstaną. No chociażby jak ktoś oglądał ze mną serię The Callisto Protocol. Tam byli tacy. Tu. Że niby tu. Okej. Okay. Dobrze, że obeszliśmy sobie to. Ha. Dzięki, dzięki, gro. Tylko jak tu zejdziemy na dół, obawiam się, że możemy już nie wrócić tutaj w żaden sposób. A nie, tędy byśmy mogli wrócić. Dobra, zdecydowanie musimy się jakoś przedostać na platformie tam. W ogóle jak przeciągnąć tą platformę tutaj? Już myślałem, że nie będę mógł przejść tędy. Jak tam przejdziemy, będziemy mieli ten most. Teraz powinniśmy rozwikłać, jak się dostać na to. To czy tu będzie się czego chwycić? Niekoniecznie, nie? Ale teraz jakbym przeszedł tamtymi schodami... Dobra, tam jeszcze mamy do eksplorowania teren, więc sobie zobaczmy to. Z drugiej strony pewnie... So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. No niestety, nie, słuchajcie, nie popuszczę z tej próby, żeby cokolwiek z wyposażenia mnie ominęło. Bo to mogą być mocarne rzeczy. Tu nie wiadomo jaka siła to. Nie mogę tego odpuścić sobie. Zdecydowanie wydaje mi się, że to będą fantastyczne nagrody. My mamy 20 miejsc tylko. My musimy te łamigłówki rozwiązywać częściej chyba. Jesteśmy teraz tu. Jakbym zszedł, to mam ten most, ale wtedy na tamten most się nie dostanę. No ale chyba innego wyjścia nie mamy. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Dokładnie, mamy to. Ale trzeba było się tu nagłowić, ale fajne takie zagadki intelektualne tu. I czy to już będzie koniec naszej próby? Nie sądzę. Sądzę, że jeszcze coś tu może nas czekać. We'll never get used to these floors. Myślałem, że będzie jakieś urwisko. Cześć. Confringo. Ale nas zaskoczył. Confringo.
Dobra, jednego mniej. Kolejny. Aj, mogłem unik zrobić. Aj! Confringo! Accio! Levioso! Levioso! Confringo! Jeden jeszcze za plecami. Ach, po nim. Revelio. Z pewnością w dobre miejsce dotarliśmy. Dobra, tam każe nam gra. Co to nam w tym momencie dało? Czy ja powinienem się cofnąć? Akio! Wiecie co? To się okazało prostsze. Żebyśmy nie spadli tu. Teraz jak je przyciągniemy tak do siebie, ja mogę wskoczyć na tą platformę. Generalnie... Aha, dobra, namierzanie mi się włączyło. Teraz chcesz skoczyć na to. Jesteśmy w domu. Kto by się spodziewał, że to takie proste będzie? Jeżeli coś jest tak oczywistego nieraz, stwarza najwięcej problemów. No niestety, tak to nieraz bywa z tymi łamigłówkami. Revelio. Dzień dobry. Pięć sztuk, serio gro? Czy to nas czeka pierwsza walka z jakimś większym bossem fabularnym? Ja już myślałem, że tamci to byli bossowie. O! Tego sobie jednego załatwimy. O Jezu. Achio.
Confringo. Ten jeden wielki padnie, to już będzie prosto. Piękne wykończenie. Cholipa, to nie koniec, to teraz się zaczyna zabawa. Ale ekstra. Został ogłuszony chyba. Nie, to jakiś atak obszarowy on próbował. Jeżeli nam się go uda za pierwszym razem, to od razu zostawiajcie suba w górę i łapkę. Nowa obszarówka. Po nim pada. Pokonaliśmy pierwszego bossa fabularnego i to jeszcze, drodzy mili, za pierwszym razem. What a relief. Tak, zdecydowanie wychodzimy stąd. Mam dosyć tego miejsca. Może nie tyle przeciwników, co tych łamigłówek. Trzeba się naprawdę wysilić, aby je tu rozwiązać z łamigłówki, z tych prób. Another pensive. Okej, okay, ale tu czeka nas jakaś też nagroda. Brak miejsca, to jest nasza nagroda oczywiście, jak zwykle. Nie mamy miejsca na nic. Te nic by nam... Czemu ja w ogóle się skupiam na rękawicach? Może kapeluśniki do odzysku. Zdecydowanie ja muszę sobie zrobić tego miejsca w ekwipunku więcej. Bo tak to nie idzie na dłuższą metę tutaj eksplorować i grać. Rozejrzę się tu jeszcze, bo my wrócimy do mapy pewnie. Tak też chyba miało to wyglądać, jak dobrze kojarzę. Ale satysfakcjonujące to dokonanie. Lumos. Leviosa. Confringo. Accio. Nie, nie, tego nie rozwalimy lusterka sobie. Dobra, lecimy już, cofamy się. Chyba wszystko tu obejrzeliśmy z grubsza. Zawsze by było szkoda tu coś zostawić generalnie. Kurze jajo. Ile tych wyzwań my mamy? 4, tak? Mamy to zapamiętywać.
Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Chat. Another memory. Artefakt z myślodziewni? Ale to jest ciężki wyraz. Zobaczcie, ja z tym lustrem tuż przed retrospekcją kombinowałem. A ono dopiero później jest aktywne. Wiedziałem, że coś z nim będzie. Ono zbyt bardzo rzucało się w oczy. Ale teraz mamy okazję zobaczyć tą mapę, ale ona tu nieziemsko wygląda pod taką taflą szkła. Ekstra. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Kurde, nie kojarzę go tak mocno. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We'll defer to you in this matter, of course. Now then. Wait, Professor, the name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive.
Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hmm. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrok knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Ale widzicie, jak przedłużają nam fajnie fabułę tutaj twórcy, że generalnie... Nie możemy od razu podjąć drugiej próby, przez to by była gra pewnie zbyt krótka, a tak możemy kontynuować to sobie. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Oto obrońca i trofeum na sam koniuszek. Zobaczmy jeszcze sobie tutaj tą cutscenkę. Mamy jesień, tak? Czyli pora roku nam się zmieniła. Cztery pory roku. Lato, jesień. Zima, wiosna. Na wiosnę skończymy. O, cholipa. Ukończone misje główne 4 na 8. Przeczytamy sobie pocztę już w kolejnym odcinku. Zobaczymy, czy tam jest coś ciekawego. Szczerze nie wiedziałem, że Sówka u nas w pokoju będzie czekać. Zdecydowanie najlepszy odcinek jak do tej pory. Mieliśmy bossa mocnego, mega mocnego, ale łatwo mu się uniki, co prawda, robiło. Skończyliśmy pierwszą próbę. Przekozackie zagadki umysłowe. Przekozaczko trzeba było się nakombinować, więc jeśli tu dotrwaliście, koniecznie sub i łapka. Cześć!